Cześć, witam się z Wami na kanale Bój do Beauty i bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy sobie cykl filmów poświęconych właśnie cerze. A kiedy jak nie teraz, czyli na początku jesieni, zacząć dbać o swoją cerę. Także wakacje się skończyły. Wydaje mi się, że większość już z Was jest po jakichś wakacjach, właśnie po wyjazdach, po dłuższej ekspozycji na słońcu, po opalaniu i pewnie teraz większość z Was się zastanawia, co by tu zrobić ze swoją cerą tej jesieni, żeby wyglądała ona jeszcze lepiej. I wpadłam na pomysł, że jesień to będzie taki czas, a właściwie wrzesień, październik to będzie taki czas, kiedy omówimy sobie poszczególne typy naszej cery i w każdym z tych filmów opowiem, jak pielęgnować taką cerę, jak o nią dbać, dlaczego taką cerę mamy, co możemy zmienić, żeby poszło to troszeczkę w innym kierunku, tak żebyśmy po prostu ze swojej cery były zadowolone. I dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie cerę tłustą. Zaczynamy od tej cery, ponieważ większość z Was myśli, że taką właśnie cerę posiada. Dlatego dzisiaj sobie sprawdzimy, czy na pewno taką cerę masz. Podpowiem Ci, co możesz zrobić, żeby poprawić swój stan cery oczywiście. Na końcu polecę Ci jakieś konkretne kosmetyki. Także wydaje mi się, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i może czegoś się też wspólnie nauczymy. Zapraszam do oglądania. Może na wstępie powiem, że teraz troszeczkę już się pozmieniało i kiedyś sądzono, że określony typ cery to już jest koniec, jak już ktoś nam powiedział, nie wiem, 3 lata temu nam powiedziała kosmetyczka w gabinecie, że pani, no to pani ma cerę tłustą, to tutaj trzeba konkretnie działać z jakimiś konkretnymi produktami. To wcale nie oznacza, że taką cerę mamy teraz i wcale nie oznacza, że taką cerę będziemy mieć w przyszłości, ponieważ cera tłusta charakteryzuje się też tym, że ona nie do końca wraz z wiekiem dojrzewania zostaje. Ona jest szczególnie właśnie charakterystyczna dla tego wieku młodzieńczego, nastoletniego, kiedy to nasza burza hormonów trochę nam miesza w naszym organizmie i niestety pokazuje się to później na naszej twarzy. Dlatego też nie ma co za bardzo się sugerować tym, że skoro mamy cerę tłustą, to ona zawsze będzie tłusta i zawsze będziemy musieli potrzebować konkretnej pielęgnacji. Ten stan cery może się nawet zmieniać w ciągu roku, a nawet w ciągu całego naszego cyklu miesięcznego, ponieważ jesteśmy kobietami, hormony bardzo wpływają na nasz stan cery i na przykład przed okresem możemy faktycznie mieć tą cerę taką tłustą, jeszcze z jakimiś skłonnościami do zaskórników. Natomiast po okresie ta skóra staje się przykładowo mieszana, a nawet są takie okresy takiej świetności naszej, kiedy ta nasza cera jest cerą normalną. Ale chodzi o to, żeby właśnie dzięki określeniu mniej więcej, jaki mamy typ cery, było nam łatwiej dobrać odpowiednią pielęgnację, odpowiednie kosmetyki i zastosować się do ważnych wskazówek. Dobrze, nie przedłużamy, zaczynamy sobie od tego, jakie są podstawowe typy cery. No więc tak, jak już mówiłam, zaczynamy sobie od cery tłustej, później możemy mieć cerę mieszaną, możemy mieć też cerę normalną i cerę suchą. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że cerę normalną zazwyczaj mają dzieci i bardzo rzadko zdarza się, że dorosłe kobiety albo dziewczyny w wieku nastoletnim mają cerę normalną. Jest to taka cera, która nie sprawia żadnych problemów. Co byśmy na nią nie nałożyły, zawsze jest wszystko dobrze. Przypuszczam, że jeżeli jesteś kobietą w wieku 25 do 50 lat, bo zazwyczaj takie kobiety mnie oglądają w tym wieku, tak przynajmniej mi YouTube mówi, no to Twoja cera raczej nie jest normalna, raczej skłania się po prostu w kierunku suchej, mieszanej lub właśnie tłustej. I oprócz tych podstawowych czterech typów cery możemy wyróżnić też podtypy cery i to jest na przykład cera naczynkowa, wrażliwa, a także cera dojrzała i cera trądzikowa. Oczywiście te właśnie typy cery jakby z tymi podtypami się przenikają. Wiadomo, że może być cera tłusta i przy okazji też trądzikowa i najczęściej właśnie takie kombinacje występują. No i oczywiście może być też cera sucha i przy okazji cera dojrzała i to właściwie najczęściej ma miejsce, ponieważ z wiekiem nasza skóra staje się bardziej odwodniona. Także to, że jeżeli macie dzisiaj cerę tłustą, to bardzo prawdopodobne jest, że w wieku dojrzałym będziecie mieć właśnie cerę bardziej w kierunku suchej. I teraz sobie mniej więcej scharakteryzujemy, jak taka cera tłusta może wyglądać. Najczęściej cera tłusta charakteryzuje się tym, że ma duże i widoczne pory. Dodatkowo często pojawiają się niestety stany zapalne, trądzik. Tutaj uwaga, plusem jest to, że najpóźniej z tych wszystkich typów cery przy cerze tłustej występuje starzenie się skóry, ponieważ dzięki temu, że ta skóra jest właśnie taka troszkę grubsza, produkuje więcej tego sebum, jest taka bardziej, można powiedzieć, nawilżona przez to sebum, to te zmarszczki są mniej widoczne, także tutaj na plus. Ale jeśli już te zmarszczki się pojawią, to zazwyczaj są to takie zmarszczki ciężkie, ja to nazywam. Dajmy na to taka lewia zmarszczka tutaj, to ona już jest taka konkretna, a przy cerze suchej zazwyczaj te zmarszczki są takie drobne, delikatne,
delikatne, bardziej coś w stylu kurzych łapek. I oczywiście przy takiej cerze jest duża aktywność gruczołów łojowych, także czujemy, że zalewa wręcz nasz te sebum w ciągu dnia. No i typowo przytłuszcza się najbardziej strefa T, czyli czoło, nosek i tutaj broda, też właśnie płatki nosa, także jeżeli się malujecie na co dzień, to pewnie musicie w ciągu dnia sobie tą cerę trochę odsączać. Dlatego polecam mieć ze sobą zawsze bibułki, żeby gdzieś tam w ciągu dnia nie dokładać sobie już więcej produktów typu puder. I przez to, że cera tłusta produkuje bardzo dużo tego łoju, bardzo dużo tego sebum, te pory są mocno otwarte, to niestety to środowisko sprawia na skórze, że zaskórniki niestety lubią po prostu tam występować. Wiadomo, że takie środowisko sprzyja rozwoju bakterii, a bakterie to jest przyczyna trądziku, dlatego ta cera tłusta zazwyczaj charakteryzuje się tym, że po prostu pojawia się też trądzik na niej. I teraz jak słyszysz ten opis, to może myślisz, że to jest właśnie ten twój typ cery, ale zanim jeszcze się pochopnie zdiagnozujesz, to chciałabym ci pokazać takie dwa testy, które możesz wykonać u siebie w domu. Będziesz potrzebowała około godzinki, także może zrób sobie to w weekend, tak żeby sobie swoją skórę poobserwować. I pierwszym testem jest test mycia twarzy. Weź sobie swój żel albo piankę, którą najczęściej myjesz sobie swoją twarz. Rano najlepiej to zrobić. Myjesz twarz tym żelem albo tą pianką. Odczekujesz godzinę bez nakładania żadnego toniku, serum, kremu, także żadnej pielęgnacji. Myjemy, czekamy godzinę, idziemy do lustra i oglądamy swoją cerę. Jeżeli twoja cera jest zalana, można powiedzieć, sebum praktycznie na całej jej powierzchni i nie tylko tutaj w tej strefie T, ponieważ to bardziej charakteryzuje cerę mieszaną, no to prawdopodobnie twoja skóra jest skórą tłustą. Także jeżeli też nie czujesz żadnego dyskomfortu, jeżeli nie nałożysz sobie dalszej pielęgnacji, no to bardzo możliwe, że twoja skóra idzie w kierunku cery tłustej. A drugim testem, takim na szybko jeszcze, możesz sobie uszczypnąć kawałek skóry. Zobaczyć sobie w lusterku, co tam się zadzieje. Jeżeli twoja skóra natychmiast wróci do siebie i nie powstanie żadna zmarszczka, to prawdopodobnie masz cerę tłustą, normalną albo mieszaną. Natomiast jeżeli uszczypniesz sobie skórę i ona nie chce tak za bardzo, za szybko wrócić do siebie, a dodatkowo pojawią się jakieś zmarszczki, no to prawdopodobnie masz cerę suchą. Także takie dwa testy na szybko możesz sobie wykonać, chociaż jak dla mnie bardziej wiarygodnym jest ten test pierwszy, kiedy to umyjemy swoją twarz i obserwujemy ją po godzinie. Tutaj ważne jest to, żeby nie sprawdzać tej cery po, nie wiem, po 5 minutach, bo jeszcze te składniki aktywne będą sprawiać, że ta skóra wszystko wsiąknęła, jest jeszcze fajnie, tylko właśnie po godzinie, co się dzieje ze skórą. Jeżeli nie czujesz dyskomfortu i nie musisz nic nakładać, żadnego kremu, nie masz takiego poczucia, to prawdopodobnie w kierunku tłustej, natomiast jeżeli czujesz, że tam musisz nałożyć już tonik, serum, krem, olej, po prostu wszystko, bo twoja skóra aż pęka, aż czujesz jak się napina, no to wtedy bardziej w kierunku suchej. Ale tak jak mówiłam, nasza skóra ma skłonności do tego, żeby zachowywać się różnie w różnym okresie czasu, dlatego nawet jak teraz masz skórę normalną, to warto tego posłuchać, ponieważ może w jakimś innym okresie dla ciebie gorszym, bardziej jakby burzliwym hormonalnie, może ta cera tłusta u ciebie bardziej się wybić. O co teraz chodzi z tą cerą tłustą? Co zrobić, żeby faktycznie zahamować to wszystko, żeby jakoś doprowadzić swoją skórę do normalności i żeby w ciągu dnia nie musieć cały czas poprawiać swojego makijażu. Generalnie w skórze tłustej niestety to wydzielanie łoju jest troszeczkę zaburzone. Te nasze gruczoły łojowe produkują zbyt dużo tego łoju, zalewamy się tym sebum i chodzi o to, żeby uregulować to wszystko. Nie chodzi o to, żeby całkowicie wyciszyć to, żeby starać się za wszelką cenę używać produktów bardzo alkoholowych, które wysuszą naszą cerę, ponieważ to już pewnie wiecie, że jeżeli będziemy używać produktów, które są bardzo wysuszające, to nasza cera będzie bardzo inteligentnie się bronić i ona będzie prawdopodobnie produkować tego łoju jeszcze więcej, tak żeby odbudować tą warstwę ochronną. Bo tak naprawdę sebum, które powstaje na naszej skórze, jest produkowane głównie w tym celu, żeby ochronić naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Dlatego jeżeli my sobie tą twarz na siłę przesuszamy, to po pierwsze możemy uszkodzić warstwę hydrolipidową skóry, będziemy mieć bardzo duży problem, ta skóra będzie mocno przesuszona, a w odpowiedzi po prostu ta skóra będzie produkować jeszcze więcej łoju i jeszcze bardziej pogłębi się tak naprawdę ten problem, także nie polecam tego. Bardziej tutaj się skupimy teraz na normalizowaniu tego stanu, dlatego pokażę Wam przykładowe kosmetyki, przykładową pielęgnację, jaką możecie zastosować u siebie i mam nadzieję, że coś tam gdzieś Wam pomoże. I teraz chciałabym Wam też powiedzieć, że ja osobiście nie mam cery tłustej, nie zmagałam się z nią całe życie, dlatego też nie będę polecać Wam kosmetyków, które no ja używam, ponieważ po prostu moja skóra nie ma takich potrzeb. Ale bardzo skrupulatnie przygotowałam się do tego filmu,
przejrzałam mnóstwo grup facebookowych, świetnych grup facebookowych, które Wam serdecznie polecam, jeżeli macie problem z cerą, ponieważ tam osoby, które mają konkretny problem, wstawiają zdjęcie stanu swojej cery, wstawiają kosmetyki, których używają, a następnie dziewczyny, które mają podobny problem, udzielają im po prostu rad, co robią nie tak, co robią źle, czego mogą użyć, co u nich się sprawdziło, co może im pomóc. I ja, przeglądając sobie te fora internetowe, znalazłam bardzo dużo historii dziewczyn, które po prostu wyleczyły się z tego trądziku, z tego stanu mocno ujotokowego. Chciałam Wam pokazać takie produkty, które tam się non-stop przewijają w pielęgnacjach, a które bardzo, bardzo pomogły tym osobom. Także nie chcę Wam tutaj mówić, że to są kosmetyki, których ja typowo używałam, bo to by było po prostu kłamstwem, ale pokażę Wam pielęgnacje, które dziewczyny zastosowały u siebie i które po prostu im pomogły. Także wydaje mi się, że to będzie taka cenna wskazówka i pomoże Wam uporać się z tym problemem. Zacznijmy sobie od tego, jak powinna wyglądać pielęgnacja poranna. Więc rano powinniśmy sobie umyć twarz jakimś delikatnym produktem na bazie wody. I tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby mocno trzeć tą skórę szarym mydłem albo jakimś tam barwą siarkową, nie wiadomo co. Tylko właśnie takim żelem lub pianką, która zmyje sebum, które się nagromadziło w ciągu nocy, i to w zupełności wystarczy. Teraz Wam pokażę przykładowe żele lub pianki, których możecie użyć, które są właśnie szczególnie polecane przez te osoby, które się z tym problemem uporały. Dobrze, żel lub piankę mamy już zastosowaną. Mam nadzieję, że zrobiłyście sobie screenshota i zapisałyście sobie zdjęcia tych żeli lub pianek. Możecie później sobie je znaleźć w internecie, ale prawdopodobnie też Wam to podlinkuję tutaj niżej. Twarz mamy umytą, używamy teraz toniku i tutaj też Wam pokażę produkty, których możecie użyć na swojej twarzy. Są to toniki lub hydrolaty, które dzięki swoim składom, dzięki swoim właściwościom mogą wpłynąć pozytywnie, czyli antybakteryjnie, właśnie antyseptycznie, ale też nie do końca wysuszająco. Wystarczy, że one po prostu zadziałają na Waszą cerę normalizująco. Teraz możecie zobaczyć właśnie tutaj hydrolaty i toniki, które są najczęściej polecane. Dobrze, tonik użyłyśmy po to, żeby nasza skóra lepiej przyjęła kolejne substancje aktywne i fajnie by było sobie teraz nałożyć jakieś serum. Jeżeli jest to poranek, to ja zawsze polecam serum z witaminą C, ponieważ serum z witaminą C podbija działanie filtra przeciwsłonecznego, który też jest bardzo ważny w pielęgnacji cery tłustej. Po serum oczywiście nakładamy krem. No i tutaj teraz pokażę Wam kilka przykładów kremów na dzień, które możecie u siebie zastosować. No i oczywiście nie zapomnijmy o filtrze przeciwsłonecznym, ponieważ mogłoby się wydawać, że słońce zadziała bardzo fajnie na nasze wypryski, na nasz trądzik, ponieważ słońce czasowo przesuszy tą skórę i faktycznie mogą się te stany wyciszyć, ale nasza skóra lubi równowagę, więc ona będzie starała się znowu doprowadzić do tego stanu wcześniejszego i niestety znowu ten problem może się pogłębić, już nie wspominając o tym, że cera trądzikowa i do tego słońce, no to są przebarwienia gwarantowane. Nie martwcie się, bo stworzę też na pewno film o przebarwieniach, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, bo uwierzcie mi, że przebarwienia to jest naprawdę, bo to jest taki problem, kobiety mają naprawdę mega problem z tym, żeby z tym walczyć. Właśnie w salonie, jak walczymy z jakimiś problemami skórnymi osób dojrzałych, to zazwyczaj są to przebarwienia. No i teraz przechodzimy sobie do pielęgnacji wieczornej. Jeżeli się malujemy, jeżeli używamy jakichś mocniejszych podkładów, no to tutaj warto sobie zastosować takie oczyszczanie twarzy dwuetapowe, czyli najpierw zmywamy sobie swoją twarz jakimś produktem olejowym, albo możemy też nawet zmyć twarz samym olejem. Ja natomiast tego nie polecam, ponieważ olej sam w sobie, on jakby nie będzie fajnie się emulgował, po prostu on jakby bardziej będzie obklejał naszą cerę, a też nie chodzi o to, żebyśmy później musiały używać mocnych oczyszczających produktów, dlatego wybierajcie sobie takie olejki, które już są z przeznaczenia jakby do demakijażu. Tutaj oczywiście Wam też pokażę jakieś zdjęcie. I drugim etapem jest nałożenie żelu lub pianki i też delikatne przemycie twarzy. Następnie używamy toniku, oczywiście to może być ten sam tonik, którego używamy rano, tu nie musicie mieć masy produktów, także tonik może być ten sam, albo jakiś inny, na przykład tonik kwasowy, który też Wam na pewno tutaj pokażę. Thank you.
Jeżeli tonik już mamy użyty, to proponuję też użyć sobie jakieś serum na konkretne potrzeby, to znaczy na problemy cery tłustej, cery trądzikowej, dlatego fajnie by było sobie użyć jakieś, szczególnie teraz w okresie jesiennym, jakieś serum z kwasami. Albo serum z retinoidami. I tutaj bardzo ważne, jeżeli chcecie zacząć stosować retinol tej jesieni, to bardzo ważne jest to, żebyście odpowiednio przygotowały swoją cerę do tego, aby ten retinol był etapami wprowadzany. Także jeżeli na przykład używamy stężenia, które Wam tutaj pokażę teraz, retinol chyba 0,5%, no to chodzi o to, żeby używać tego na przykład raz dziennie, raz w tygodniu i po prostu z czasem zwiększamy tą dawkę do 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu i jak już dojdziemy jakby do 7 razy w tygodniu, no to wtedy możemy tak naprawdę zwiększyć sobie znowu tą dawkę retinolu i znowu raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, po prostu chodzi o to, żeby budować tą odporność na retinol, żeby nie przesadzić. Ja jestem takim przykładem przesadzenia z retinolem. Zaczęłam od takiego gabinetowego stężenia 4% i później przez pół roku tak naprawdę walczyłam o to, żeby odbudować swoją warstwę hydrolipidową. Także tutaj bym uważała, na pewno bym się nie brała za gabinetowe produkty z retinolem. Jeżeli już, to udajcie się na taki zabieg do kosmetyczki. Ona Waszą cerę oceni i nie zrobicie sobie po prostu krzywdy. Dobrze, serum mamy i nakładamy sobie oczywiście jakiś krem, bardziej może gęstszy odżywczo, ale też taki, który posiada właściwości, na których nam zależy, czyli znowu antybakteryjnie, antyseptycznie i regulująco. Poza tą pielęgnacją polecam oczywiście raz w tygodniu sobie wykonać peeling. Jeżeli macie cerę tłustą, bez trądziku, bez żadnych wyprysków, no to jak najbardziej możecie sobie użyć jakiegoś peelingu mechanicznego. Natomiast jeżeli macie cerę tłustą i do tego macie jeszcze jakieś zmiany zapalne, no to broń Boże żadnych peelingów ziarnistych, gruboziarnistych, ponieważ peeling będzie się przyczyniał niestety do tego, że będzie nam się rozchodzić ten trądzik po całej twarzy. Także tutaj bardziej bym postawiła na jakieś delikatne kwasy, albo po prostu peelingi enzymatyczne oparte na enzymach, na przykład z ananasa. Taką kolejną kwestią jest oczywiście makijaż i tutaj chciałabym Was zainteresować makijażem takim bardziej naturalnym. Pokażę tutaj takie firmy, które specjalizują się w produkcji kosmetyków naturalnych. To są takie produkty, których się używa właśnie często po jakichś mocnych zabiegach kosmetycznych i one sprawiają, że ta skóra cały czas oddycha i nie dostarczamy tej skórze takich różnych sztucznych substancji, ponieważ to są właściwie same minerały, także coś naturalnego dla naszej skóry. Nie będzie to na pewno zapychać naszych porów i nie będzie też wpływać jakoś negatywnie, szczególnie jeżeli mamy jakieś zmiany zapalne. Nie będę Wam tutaj oczywiście mówić, że cery tłustej trądzikowej nie powinnyśmy kamuflować makijażem, ponieważ jeżeli mamy trądzik to i jesteśmy w jakimś wieku młodzieńczym, to ja sobie naprawdę zdaję z tego sprawę, że to jest ogromny kompleks i nie wyobrażam sobie komuś powiedzieć, wiesz co, przestań się malować, będziesz miała po prostu ładniejszą cerę, czystszą, no nie, to nie przejdzie. Musimy się czuć komfortowo ze sobą. Po prostu chodzi o to, żeby zachować maksymalną czystość, także pędzle, cała higiena właśnie związana z makijażem i z demakijażem, czyli nie używamy tych samych ręczników, którymi się wycieramy do ciała, tylko używamy na przykład ręczników papierowych, nie dotykamy w ciągu dnia twarzy. Po prostu tutaj mega trzymamy higienę i ten makijaż jak najbardziej może być, także tylko chodzi o to, żeby była ta higiena i nie rozprowadzać sobie tych bakterii ponownie na całej twarzy. Mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśniło, że jeżeli macie cerę tłustą, to zastosujecie się do kilku tych wskazówek. Być może zainteresują Was te produkty, o których Wam wspomniałam. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to napiszcie do mnie wiadomości prywatnej. Często piszecie: Olu, poleć proszę jakiś krem, jakiś serum i tak dalej. Mam taką do Was prośbę, jeżeli będziecie do mnie pisać, to przy okazji mi napiszcie, jaką mniej więcej macie cerę, a jakbyście jeszcze wysłały swoje zdjęcie swojej cery, to na pewno byłoby mi troszeczkę łatwiej dobrać ten produkt do Waszej cery. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy taka seria filmów Wam się podoba, czy chcecie więcej takich filmów, jakim typem cery zająć się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!